Od 2011 roku w lochach NASA projektowana jest kolejna superrakieta, która będzie w stanie wynieść człowieka i nie tylko na Księżyc. Mowa tu o SLS, rakiecie, która umożliwi nam ponowne stanięcie na powierzchni Srebrnego Globu. Rakieta SLS, czyli Space Launch System, ma być bezpośrednim następcą programu promów kosmicznych. W swojej najbardziej zaawansowanej formie ma mieć możliwość wyniesienia na niską orbitę okołoziemską do 130 ton ładunku. Umożliwi na przykład powstanie księżycowej stacji orbitalnej poprzez systematyczne wynoszenie kolejnych jej modułów. Projekt powstał na bazie dostępnych już części i rozwiązań zastosowanych w promach kosmicznych. Między innymi silników, zewnętrznych zbiorników paliwa oraz bocznych boosterów na paliwo stałe. W swojej pierwszej wersji, Blok 1, rakieta miała polecieć raz w 2020 roku. Misja miała zakładać bezzałogowy lot pojazdu Orion dookoła Księżyca. Jednak dzięki zwiększeniu budżetu dla NASA przez obecną administrację odbędą się aż 3 takie loty. NASA otrzymała fundusze na wybudowanie dodatkowej platformy startowej dla kolejnych wersji rakiety SLS. Dzięki temu nie ma już potrzeby przebudowywania obecnej platformy, z której startować będzie Blok 1 i dzięki czemu lotów rakiety w tej wersji może być więcej. NASA chce złożyć zamówienie w Boeingu na kolejne 2 górne stopnie rakiety, tak aby przygotować się zawczasu do dodatkowych lotów. Przed nimi jednak jeszcze jedno bardzo ważne zadanie. Przystosowanie górnego stopnia do wymogów stawianych lotom załogowym. Pamiętacie, jak jakiś czas temu właśnie drugi stopień rakiety Ilona Muska wybuchł i uszkodził platformę startową? Właśnie takich sytuacji trzeba unikać i takie sytuacje trzeba przewidzieć i wyeliminować, zanim wyślemy ludzi w kosmos. A co do tego, NASA ma już plany. Początkowo załogowy lot miał odbyć się na pokładzie drugiej wersji, Blok 1B. Jednak mając do dyspozycji nową platformę startową, będą mogli przenieść go na wcześniejszą wersję. Wielce prawdopodobne jest, że trzeci lot Blok 1 będzie właśnie lotem załogowym. Astronauci na pokładzie statku kosmicznego Orion oblecą Księżyc dookoła, podobnie jak miało to miejsce na przykład podczas misji Apollo 8. Astronauci nie lądowali wtedy na Księżycu, a jedynie przelecieli dookoła niego i wrócili na Ziemię. Po raz pierwszy od 46 lat będziemy mieć znów możliwość wyniesienia człowieka na taką odległość. Tutaj zakładając, że pojazd Orion nie będzie wypełniony po brzegi załogą, a tylko poleci na przykład właśnie 3 astronautów, podobnie jak miało to miejsce w misjach Apollo, to będą mieli o wiele wygodniejszy lot. No zresztą dzisiaj też stawia się o wiele bardziej na bezpieczeństwo, na komfort pracy astronautów, nie tak jak w tamtych czasach, w początkach programów kosmicznych, gdzie no można powiedzieć było to trochę na hura i latali w przestrzeń kosmiczną kowboje. Szczerze mówiąc, nie mogę się już doczekać tego, kiedy taki lot właśnie będzie miał miejsce, ponieważ dzisiaj będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Z naszego punktu widzenia będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Dzięki temu, że będziemy mogli otrzymywać na bieżąco sygnał prosto z wnętrza pojazdu, będziemy widzieli, jak przebiega misja, będziemy mogli oglądać oddalającą się Ziemię. Na pewno NASA zamontuje dużo kamer tak, żeby całe to wydarzenie odbiło się szerokim echem. To po pierwsze, a po drugie, żebyśmy mogli przeżyć je z wielu różnych perspektyw. No a potem bliski przelot nad powierzchnią Księżyca i filmy z tego przelotu, to będzie coś naprawdę pięknego i na to naprawdę czekam. Rakieta SLS może również zostać wykorzystana do wyniesienia sondy Europa Clipper, urządzenia, które ma zbadać gejzery lodowego Księżyca Jowisza Europy pod kątem możliwości występowania tam życia. Taki start miałby odbyć się do końca 2022 roku, jednak tu jest pewien zgrzyt. Owszem, wykorzystanie nowej konstrukcji do takiego celu dałoby silny sygnał, że tak drogi projekt jest jak najbardziej słuszny i opłacało się czekać, mówiąc kolokwialnie. Z drugiej jednak strony w budżecie NASA jest zapisane wyniesienie Europa Clipper za pomocą rakiety komercyjnej, takiej jak na przykład Falcon Heavy. Jeśli zwolniłoby się miejsce na pokładzie SLS, to bardzo szeroko komentowane jest wyniesienie właśnie jednego z modułów księżycowej stacji Lunar Orbiter Platform Gateway. Musimy się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Rakieta jeszcze nie jest gotowa. Dotychczas jej start opóźniały problemy ze spawaniem zbiorników paliwa oraz oprogramowaniem systemów naziemnych. Jeśli po drodze nie pojawią się jakieś kolejne kardynalne problemy, to pierwszy start SLS Blok 1 odbędzie się w czerwcu 2020 roku.
Ja już chcę oglądać, jak Orion odlatuje od Ziemi w kierunku Księżyca i myślę, że każdy z nas też tego chce. No i na pewno zrobimy wtedy jakiś wielki event, żeby to wszystko pięknie Wam pokazać i zrelacjonować. A póki co czekamy. No, ale jeżeli chcecie czekać i oglądać więcej rzeczy o kosmosie, no to oczywiście zapraszam na inne filmy z naszego kanału. Serdecznie dziękuję też patronom, którzy wspierają nas w tej misji mówienia o kosmosie tutaj na YouTubie i zapraszam też na Instagram Astrofazy, gdzie wrzucamy m.in. zdjęcia z naszych planów filmowych. A my widzimy się w kolejnym Astroshorcie. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!